Dzień dobry Państwu, a dzisiaj odcinek o czymś, co każdy powinien mieć obowiązkowo w domu, jeśli ma samochód elektryczny, fotoinstalację bądź chociaż troszeczkę większą rozdzielnię elektryczną. Dowiesz się o nowoczesnych środkach gaśniczych niezbędnych w każdym domu. Dzień dobry. W tamtym roku chciałem zmontować materiał, niestety trochę były zakłócenia. Dzisiaj jest już później, spokojniej, więc mam nadzieję, że to dzisiaj mi wyjdzie. Chciałem porozmawiać o tych fajnych rzeczach jako zabezpieczeniach, bo wiem, że macie też gaśnicę do baterii. Mamy gaśnicę do baterii, tam się pojawił nowy produkt. O, to zaraz też również powiemy. Jest to gaśnica do paneli fotowoltaicznych. Aha. Ona tak naprawdę zasłania panel fotowoltaiczny, ale jako jedyny produkt na rynku gasi, czyli można na czynną instalację elektryczną. Czyli z przeznaczeniem do paneli fotowoltaicznych. Tak, jest to certyfikowane, jest to ciekawy produkt, unikatowy, z tego co wiem na skalę europejską jedyny. Jeżeli chodzi o produkty, które mamy przed sobą, są to produkty firmy ASPP w postaci takiego stickera gaszącego. Co to jest tak naprawdę sticker gaszący? To jest kompozyt, który w sobie zawiera mikrokapsułki wypełnione gazem gaśniczym. One czekają na temperaturę. Jedynym aktywującym czynnikiem te stickery, czyli wyzwoleniem gaszenia, jest wzrost temperatury. Ja pokażę, jak to wygląda. Słychać pękające pęcherzyki. Następuje stłumienie ognia. Jeżeli będziemy mieli taki sticker w jakiejkolwiek wielkości, zamknięty w odpowiedniej obszarze, to wytwarzamy... To ten gaz wytwarzany jest w stanie nam ugasić pożar. Tak, i dlatego została stworzona taka obudowa na złącza MC4, które tak naprawdę są największym problemem w fotowoltaicznych instalacjach. Najczęściej powodują zapoczątkowanie się pożaru. Myśmy zaprojektowali obudowę. Umieściliśmy tą MC4 w obudowie. W tej obudowie jest ten sticker samogaszący. Zamykamy pożar w tej obudowie. Dostępne na naszej stronie są filmy pokazujące testy. Spaliliśmy te złączki przy prądzie stałym w różnych warunkach. Także zachęcam do obejrzenia filmów. Tą technologią naklejki możemy gasić obszary do 65 litrów. Czyli nawet czyli takie... taką puszeczkę, naklejamy taką naklejkę tak, i mamy... Jak tutaj w tylko, że to musi być puszka zamknięta z tego, co pamiętam. Co najmniej tak? IP20, ja rekomenduję IP30. Im wyższy, tym lepszy. No bo chodzi nam o to, ten gaz nam nie ucieknie. Tak, żeby ten gaz został w środku, żeby on mógł podziałać, żeby nie doszło do powtórnego zapłonu. To, co pan ma w ręku, to jest taki rodzaj sznurka. To jest ta sama technologia, tylko zamknięta w sznurze. Tam jest jeszcze dodatek takiego czynnika, który wyzwoli nam wszystkie kapsułki w jednym czasie. To jest saletra. Saletra potasowa. Cały wybucha ten... Można powiedzieć, że zapala się w środku, to jest oplot z włókna szklanego, więc ten ląd, można powiedzieć, w środku zapali się, wyrzuci wszystkie kapsułki w całej swojej objętości do obszaru, w którym jest zamknięty i następuje również gaszenie. Następnym elementem dedykowanym do fotowoltaiki to jest taki zespół. Obudowa, która obejmuje grupę złączek MC4. Zasada jest podobna. Po prostu musimy znaleźć obszar zamknięty, żeby gaz, który się wyzwoli podczas gaszania, zamykamy sobie, tak jak robimy komorę i tam w tym naklejamy albo pasek, znaczy naklejkę, albo my dostarczamy ten pasek. To w jednej bądź w drugiej technologii. To jest bardzo fajne, bo mi chodzi tak jakby o smart zastosowanie, bo wiemy, że teraz te rozdzielnie smart są ogromne. My mamy tutaj... wszędzie elektronikę. Ja mówię o fotowoltaice, a tak naprawdę to są zastosowania do całej elektroniki, do wszystkich sterowników. My jesteśmy w stanie tej wielkości pasek wklejać do kontrolerów, do sterowników, do puszek gniazd inteligentnych, wszędzie, gdzie mamy czyli elektronikę. Tam, gdzie może być cokolwiek. Tak naprawdę do tego to było stworzone, do zabezpieczenia elektryki, a fotowoltaika nam wymusiła znalezienie produktu dla MC4, ale tak pierwotnie to przeznaczeniem naszym było zabezpieczenie dla budownictwa.
To jest bardzo fajne rozwiązanie i bezpieczne, tak? Zwiększa naszego domu. Podnosimy poziom bezpieczeństwa. My nie wypieramy żadnych klasycznych rozwiązań. Chcemy, żeby one funkcjonowały, ale nie ma takiego systemu przeciwpożarowego, który zgasi nam listwę przy komputerze czy gniazdo elektryczne, a my już to potrafimy zrobić. Ja tutaj wspominałem o takim nowym produkcie firmy SolarStop. Ja poproszę pana do... Graba Mateusz, firma SolarStop. Zapraszamy do kontaktu. No. To jest unikatowy produkt na rynku polskim do gaszenia instalacji fotowoltaicznych. Czyli środek, powiedzmy coś a la proszkowa gaśnica, która... Bardziej zbliżona do formy wodnej, coś zbliżone do żelu. Aha, czyli taki żel wytyskiwany jest, który... Tak, forma żelu z domieszkami środków mianotwórczych tworzy na pomocy instalacji fotowoltaicznej taką stabilną pianę. Aha, czyli tak bardziej nie proszkowa, tylko... pianowa gaśnica, no, z przeznaczeniem do fotowoltaiki, tak? Coś ala... Tylko i wyłącznie do instalacji fotowoltaicznych. Preparat działa jakby dwustopniowo. Raz, że możemy wyłączyć instalację fotowoltaiczną przez aplikację środka na powierzchnię paneli fotowoltaicznych. Czyli zakrywamy normalnie panel. Pokrótce, tak. Zakrywamy, panele nie produkują energii, balownik się wyłącza, instalacja jest bezpieczna. Dodatkowo środek nadaje się też do gaszenia pożarów grupy A, jest środkiem bielektrycznym do 1000 V, aha, więc jest bezpieczny dla... Pytanie, powiedzmy, taka butla, no bo to dosyć spora butla gaśnicza, ile ona takiego powierzchni, powiedzmy, nie wiem, czy dachu, czy paneli jest w stanie zakryć? Jest to gaśnica 9-kilogramowa, która powinna wystarczyć tam teoretycznie na 20 metrów kwadratowych instalacji. Jeżeli mówimy tutaj dla domku, tak, zastosowanie dla domku jednorodzinnego. 10 kilowatów instalacji. Kilowatopików. Co jest istotne, to jest zmywalne. Aha, czyli... Poprzednie produkty innych producentów były niezmywalne, czyli ktoś, kto gasił, zasłaniał te panele, niestety miał problem z czystością dachu, ubrania, fasady budynku, czyli przy okazji niechcący dużo niszczył. To jest w pełni zmywalne. Ma atesty PZH, można tym nawet człowieka popsikać, nic mu się nie stanie. Jest biodegradowalny, czyli nie mamy później problemu z jego utylizacją, bo z dachu zmyślę, jak to... Ucieka nam do kanalizacji i nie musimy się przypatrzeć. Na dzień dzisiejszy nie ma podobnego produktu na rynku. Znaczy ogólnie na pewno brakuje takich produktów do gaszenia tego typu rozwiązań, bo... Każde dodatkowe zabezpieczenie, jeżeli ktoś jest świadomy i zechce je wybrać, to ja uważam, że powinno być dostępne. To jaki nie jest produkt mniej więcej dla koszt każdego takiej klienta. Gaśnicy? Katalogowo to są 2200. 2200 na 10 kW. A jaka jest długość legalizacji takiej gaśnicy, okres? Tak naprawdę gwarancja na środek i na urządzenie to są 3 lata. Aha. Po 3 latach trzeba przeprowadzić rewizję wewnętrzną urządzenia, sprawdzamy parametry środka i na kolejne 3 lata jest wydłużone. Aha. Ale to nie ze względu na środek, tylko ze względu na to, że to jest urządzenie ciśnieniowe i podlega przepisom dozorowym. Tak. Więc to nie jest wyrok producenta. Później mniej więcej wiadomo, jaki jest koszt, tak... Ciężko jeszcze wyrzucić, tak, bo produkt jest 4 miesiące na... Aha, czyli całkowita nowość. 3 lata ceny mogą się jeszcze delikatnie zmienić, więc dlatego... Prawdopodobnie jest pan pierwszym youtuberem, który dostrzegł ten produkt. Sławka jeszcze nie było? Nie. Aha, i panowie się też nie wystawiali na podobnej imprezie. To jest trzecia prezentacja tak naprawdę. Pierwsza była w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, gdzie urządzenie było przebadane właśnie pod względem skuteczności gaśniczej oraz dielektryczności. A właśnie mam pytanie, bo generalnie gaśnica powinna być czerwona. Czy to jest tak... Dlatego... Zielona może być, czy też musi, jak się jest do klienta, to idzie czerwona? Znaczy kolor jest tak naprawdę czerwony, zarezerwowany dla gaśnic. To jest urządzenie gaśnicze. Czyli może być zielone? Może być zielone. Kolor niestety jest zarezerwowany dla urządzeń, czy dla gaśnic, tak? Aha. Czyli to nie jest tak jakby gaśnica oficjalnie, tylko urządzenie gaszące, dokładnie, tak? No chociażby ten zmiana koloru troszkę dyskwalifikuje to urządzenie, żeby można je nazywać gaśnicą. Z tego względu, że to kolor jest... Jest znaczy, przynajmniej będzie tak jakby charakterystyczny i wiadomo, że do czegoś innego, tak? Po prostu nie zależało na tym, żeby to była kolejna czerwona gaśnica, którą ciężko dorzucić, żeby to był produkt, który zostaje po prostu w pamięci. Żonie będę musiał pokazać, bo jest backupowcem.
i też z gaśnicami jeździ po wszystkich tych szkoleniach, że już są gaśnice do tego typu rozwiązań. I te wszystkie produkty, o których rozmawiamy, można znaleźć nawet na sklepie internetowym Polposz. Na pewno będzie w opisie, wrzucę. Oczywiście, są produkty ASPP, są produkty SolarStop, mamy stałą współpracę z firmą Polposz. Jakby ktoś szukał, to na pewno fajne rozwiązanie. Na pewno znajdzie, na pewno technicznie, jeżeli będzie trzeba jakieś wyjaśnienie, to niech udzielimy. Tu jeszcze jakbym mógł o tej czerwonej gasicy jednak, ten spray do baterii litowo-jonowych, bo wtedy jeszcze nagrywałem, ale... Tu jak jeszcze mówię, jest pytanie o baterie, o gaśnice, które gaszą baterie litowo-jonowe. Proszę, żebyś mi powiedział kilka słów. Odnośnie baterii, gaśnic, tak? No to Tomasz Kołton, jestem wspólnikiem firmy Polposz. Okej, to mamy tutaj świeżutkie gaśnice do gaszenia baterii litowo-jonowych z certyfikatem CNBOP, który odebraliśmy w zeszłym miesiącu. Także jest co to jest za certyfikat? Bo to jakby wszystkie gaśnice w Polsce muszą mieć certyfikację Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Wtedy mogą nazywać się gaśnicami, mogą być wyposażane w nie obiekty. I tutaj w zeszłym miesiącu uzyskaliśmy taki certyfikat na gaśnicę z grupą AF 6-kilogramową i 9 z grupą A. Czyli ona jest i do ciał stałych, i do tłuszczy też takich gastronomicznych, ale też jest przede wszystkim do gaszenia baterii litowo-jonowych. Tutaj zakładamy, że środek gaśniczy jest podawany bezpośrednio na baterie, czyli zakłady produkcyjne, gdzie są montowane baterie, zakłady recyklingu, gdzie są z kolei demontowane te baterie z różnego rodzaju urządzeń, telefonów, laptopów, dronów, odkurzaczy i tak dalej. I możemy taką gaśnicę zrobić gaszenie bezpośrednio na baterię. Albo u takiego Piotrka, który ma całą piwnicę baterią. Na przykład tak. W przypadku sytuacji, kiedy mamy już taką baterię zamontowaną, na przykład w samochodzie elektrycznym, w hulajnodze elektrycznym, rowerze, z tym jest dosyć duży kłopot. Tak, tutaj nie możemy podać środka gaśniczego bezpośrednio na baterię, bo bateria jest zabudowana w jakimś, powiedzmy, metalowej kasecie. Tu się tak jakby zastanawiam, bo wiem, że wychodziły samochody, które miały, na przykład samochody sportowe, często mają wbudowany system gaśniczy w siebie. Mają butle gaśnicze i oni po prostu odpalają ją i pod maską się samo... Tak, to są systemy gaśnicze do gaszenia komory silnika. Natomiast w tych autach elektrycznych tutaj mamy zagrożeniem największym jest sama bateria litowo-jonowa. I teraz pytanie, czy takie coś na przyszłość, powiedzmy, producenci by mogli zastosować u siebie w samochodach? Czy to by zdało egzamin jako, powiedzmy, taki właśnie ten element gaszący tą baterię, czy to i tak być... jest tyle tej energii w tej baterii, że raczej samochodu nie jesteśmy w stanie? Musiałby być jakiś układ, który pozwoliłby doprowadzić bezpośrednio do wnętrza tej baterii, do tego pakietu, do wnętrza środek gaśniczy, już jakby w tym aucie, który jest wytwarzany. Na tą chwilę nie widzieliśmy u żadnych z producentów aut, żeby były jakieś zunifikowane takie złącze do podania. Natomiast świetnym rozwiązaniem są płachty gaśnicze, które tutaj mamy. Aha, czyli zamiast zbiornika z wodą przykrywamy płachtą. Przykrywamy płachtą gaśniczą, tak. Płachta a to wytrzyma gaśnicza... tą temperaturę, bo tam jest tak, dosyć wysoka wytrzymuje. Temperatura te baterie. Wytrzymuje taka płachta bardzo wysoką temperaturę, jeśli chodzi o baterie litowo-jonowe. Też mamy je przebadane i są już stosowane przez takie koncerny jak Volkswagen między innymi. Aha, czyli oni mają... I tutaj... Takie płachty gaśnicze, one w środku jest rdzeń grafitowy, dalej mamy włókno szklane i powłokę silikonową. Możemy to w momencie, kiedy rozłożymy sobie na taką płonące auto elektryczne, rower elektryczny, wózek widłowy elektryczny, to przykrywamy sobie cały ten... I odcinamy powietrze. W tym momencie to wszystko nam się wypali jakby w środku, pod tą płachtą. Powoduje to, że wszystko dalej naokoło jest bezpieczne. Nie przenosi nam się pożar na sąsiednie auta, na halę produkcyjną, czy na garaż, na dom. Jesteśmy bezpieczni. Dodatkowo cała ta płachta ma wszyty taki po wodzie łańcuch na obrzeżach, który powoduje dociążenie. I w momencie, kiedy ją położymy, to bardzo dobrze dociąża od dołu. No nie, ona nie idzie tego podnieść nawet. Tak, ona jest ciężka. I w tym momencie też te wszystkie gazy toksyczne, rakotwórcze, które wydzielają się przy pożarze baterii, one też zostają pod tą płachtą. Bo strażacy jak gaszą, oni mają aparaty, oni mają swoje specjalne ubrania. Tak, tak. Tutaj my możemy w momencie, kiedy położymy tą płachtę, w zestawie też mamy zawsze rękawice takie
pożarowe, pożarowe takie. Tak, odporne na wysokie temperatury, żebyśmy mogli sobie położyć tą płachtę. Ile osób jest potrzebnych, żeby taką płachtę zaciągnąć? Bo ja samemu próbowałem. Dwie osoby. To jest największa płachta, 6 na 8 metrów. Do, no to już kawał samochodu się przykryć. Tak, do samochodu, tu takie normalnie Volvo XC90 jesteśmy w stanie przykryć, duże. I dwie osoby, rozkładamy płachtę przed samochodem, jedna osoba łapie za jedno ucho, drugie za drugie ucho. Wciągamy na samochód. Wciągamy na samochód i zostawiamy na 48 godzin. Czy to jest jakieś nowe rozwiązanie, czy takie rozwiązania już istniały wcześniej, tylko powiedzmy... To rozwiązanie to jest rozwiązanie, które ma kilka lat, ale jest to, my jesteśmy dystrybutorem firmy Bridge Hill norweskiej, która to produkuje w Norwegii. Są to, można powiedzieć, najlepsze w tym momencie koce, takie płachty gaśnicze na rynku, jeśli chodzi o jakość, i są też już w Europie, na świecie coraz bardziej popularne. Nie, bo tak pytam, bo generalnie to co się spotyka? Gaśnice, ewentualnie koc gaśnicze, natomiast o płachtach do gaszenia, nie wiem, wózków widłowych czy czegokolwiek po firmach ja tego nie widziałem. Albo źle patrzyłem, nie widziałem. Tak, jest to stosunkowo nowe. U nas w kraju jest to nowe i też to i spotykamy się ze strażakami, robimy różnego rodzaju konferencje, pokazy, szkolenia. Dostarczamy też dla straży pożarnej takie płachty wielorazowego użytku. One są trochę grubsze, droższe, ale taką płachtą oni mogą ugasić do 30 pożarów. No to jak dla strażaków to jest dużo. Dodatkowo strażakom dostarczamy też takie, na przykład do ochotniczych straży pożarnej, takie płachty treningowe, które są znacznie tańsze, żeby mogli się nauczyć, żeby mogli się uczyć, żeby mogli trenować jakieś czy zakładowe straże pożarne w jakichś dużych zakładach, czy ochotnicze straże pożarne, żeby mogli sobie trenować. Każda taka płachta jest w takim bardzo szczelnym smart bagu. Też w opakowaniu dostarczamy jeszcze smart do tego zamka silikonowego, żeby o to dbać, żeby on był zawsze... Żeby był zawsze sprawny i gotowy do działania. Żeby był gotowy do działania. Torba jest też szczelna, szczególnie to ważne dla strażaków, że nawet po użyciu, jak ona jest, ta płachta, po kontakcie z tą baterią, to w momencie, kiedy jest zamknięta potem w torbie, to jest szczelna i jest dalej bezpieczna. Nie uwalniają się te środki, które tam... Tak jest. Bardzo fajne rozwiązanie. Ogólnie jako bezpieczeństwo to tutaj super rozwiązania są. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.